Hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii LA Noire. Jest to kontynuacja sprawy Czerwona Szminka. W tym momencie udamy się do Jacoba Henry'ego, który jest mężem naszej ofiary. Co się tam wydarzy? Zapraszam do oglądania. Moi mili, jedziemy do mieszkania Jacoba Henry'ego. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring him in, keep the hatch on the back for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. No właśnie, bo ten już by chciał wpakować do więzienia męża, ale to, że im się nie układało, to wcale nie oznacza, że musiał ją zabić. To, że nie sprzątała, to jedno, no ale bez przesady. A czemu z pistoletem na wierzchu? Bo od razu będziemy go aresztować. Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics. Oh my god. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. She's... We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. No tak trochę. Ma mały szok. Bardzo ładnie. Dzięki za propozycję. Chcę, żebyś zrobił porządek z moją żoną. What to do about the old lady? Tak trochę wyglądało jak zlecenie. Size 11s. To był. A ten tutaj to był rozmiar ile? 40? Czterdzieści pięć, a tam był 41, to nie. Zdecydowanie nic nam to nie da. Proszę. Kij teoretycznie mógłby być taki kij narzędziem zbrodni, ale... Nic tu nie ma. Przynajmniej tak to wygląda. Choroby alkoholowe, książka. Hmm.
A tu jest tylko ta sypialnia. No okej. Takie małe mieszkanko, to porozmawiamy sobie teraz z panem Jacobem. So who could have killed Celine? Where did she go last night? A bar, I suppose. Look, I don't know. Mhm. I coś mi tu śmierdzi. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with Nasz stars, royalty. But she came back here broke and struggling. She married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. No, bro. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. No tutaj... To chyba mówi prawdę. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look. Sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Okay. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. I tu już. You went to her house, you fought, you beat her, she left and then you followed her. I left first. She tried to batter me with a frying pan. I had to slap her down. Understandable. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here, I was here all night. At work at 6:30. Not the going out type. Czyli brak alibi. Ale na razie wszystko źle się go pytam na. Właśnie z tym. Aj. Dobra. You called the bar to give yourself an alibi. Then you went after her, beat her, dumped her in a park. I think you are a sack of shit, Jacob. You're not gonna pin Celine's death on me. I'll take a lie detector test to prove it. McCall says he called and called and you didn't pick up. I tried to get her help and she laughed in my face. Well then of course she needs me. To chociaż to zrobiłem dobrze. No one has their limit. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her?
Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. This doesn't look good for you, Jacob. Bijemy go. Proszę bardzo, proszę. Taki hardy. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Dobra, zadzwonimy. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Dobra. Brothers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2BOY8899? Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Mm-hmm. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. No i okej. I tutaj właśnie będą się zaczynały schody, jeżeli będziemy mieli kilku podejrzanych i trzeba by zdecydować właśnie, kto jest winien. To jest... To jest ciekawe. Mieszkanie Mendeza, komenda główna. Ale tutaj ewidentnie wyglądałoby na to, że... You can drive. Fine. Where are we headed? Dobra, pojedziemy do Mendeza. A później będziemy robili przesłuchania. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, though. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. No i teraz zobaczymy reakcję Mendeza. Mąż ewidentnie coś tam kryje pod pazurem. Dobra. Mendez pod 16. Are you drunk, mister, or are you just cracked? Jest tu winda? Nie ma. Idziemy z Bucisza. O. Na 4. piętrze. Jest 16. Dobra. No to lecimy. Na samą górę. Ej. Zawsze ci źli mieszkają na samej górze. Ja nie wiem. O co tu chodzi? Don't bother knocking, just kick the door in. Okay. Take a look around and see what you can find.
jest już taki sam kluczyk. Seems irrelevant. No właśnie, niby nic, a wygląda bardzo podobnie. Kwadratowe jajka. To raczej też mi nic nie powie. I don't think so. To zmywarka była, czy coś takiego? O, te zapałki to my już znamy. Podejrzę, że z pierwszej sprawy. Okej, okay, jest broń. Aha. Więc broń sobie leży, ale nie ma związku ze sprawą. Dobra, bucika. Podejrzewam, że tu już będziemy mieli ten numer. Ty. No i wszystko w temacie. A jeszcze szminka leży. Ewidentnie widać, że używana. Okej. Wszystko w temacie. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll get our wheels. Lewo, prawo, prawo. Mendez, stop right there. Znowu Matrix po dachach. Sympatycznie. Jedziemy za nim. Nam cholera ucieknie. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop this son of a bitch. Okay. Chyba damy radę, nie? Keep it steady and I'll try to bust his tire. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Dobra, mamy go. No to się jeszcze okaże, czy coś powiesz, czy nie. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian.
Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. No oczywiście, że zasługuje na odpowiednią karę, ale... Ale czemu jeszcze nie było przesłuchań? Pominęli Phelpsa, nie dali mu drinka. O, nieładnie z ich strony. No właśnie, dwie reakcje skopałem. Kurde, dziwnie poszło to szybko. No wynik nie jest zły, jest ok, ale... Ale źle to poszło, jeśli chodzi o... No nie wiem, nie było tych przesłuchań. Niby wszystko ok, dobra, narzędzie zbrodni. Ale tutaj jakieś coś jeszcze mi się wydaje, że gdzieś coś jeszcze było. No dobra. Na tym kończy się ta sprawa. Tak więc dwie osoby w więzieniu. Niestety ofiara. No ale co zrobić? Szkoda tylko, że nie pokazują nam jeszcze, ile nasi podejrzani dostają za te swoje czyny. I to, co mnie rozczarowało tutaj na koniec tego odcinka, to to, że myślałem, że jeszcze będziemy jechali na posterunek policji, że będziemy przesłuchiwać podejrzanych, wymuszać jakieś to przyznanie się do winy, a tu to nic. W sumie znaleźliśmy narzędzie zbrodni, złapaliśmy właściciela mieszkania i na tym koniec. No, to miałem nadzieję, że jednak, że to będzie trochę dłużej. Tak więc, no cóż, i tak jestem w pewnym sensie zadowolony i dziękuję wam również za to, że jesteście ze mną i zapraszam już do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym będzie już kolejna sprawa. Jeżeli ten wam się podobał, zostawcie po sobie ślad w komentarzu, jak i łapkę w górę. A teraz trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!